Znajdujemy się w Zaściankach, Dom Ludowy za mną. Miejsce już słynące z tego, że tutaj tańczymy na dechach. Trochę tak żartem, ale faktycznie tak jest, ponieważ realizujemy drugi rok już projekt sygnowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gminna potańcówka na dechach. Dzisiaj spotykamy się z kapelą Tęgie Chłopy, muzyka tradycyjna z regionu Kielecczyzny, w takiej niestylizowanej formie, w takiej autentycznej, pełnoinstrumentalna kapela, fantastyczni muzycy, profesjonalne nagłośnienie, więc też dźwięk niesamowicie nam tutaj dzisiaj wybrzmiewa i w środku, w Domu Ludowym i na zewnątrz. No i cóż, jedyne co mogę powiedzieć to, że czuję taką wdzięczność za to, że udało nam się pozyskać te środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury, że gdzieś tam te idee, które są nam bliskie, bliskie są również fantastycznym ogólnopolskim instytucjom kultury, które nas wspierają. No i że możemy się tutaj dzisiaj spotkać na prawdziwych dechach z niesamowitą kapelą, naprawdę niesamowitej, wysokiej renomy, kapelą, która koncertuje również za granicą, także super. Kurz desek mógł zostać wzniesiony i też są okoliczne zespoły. Tak, są. Są z Zaścianek rodzime nasze zespoły, bo w ogóle bardzo też się cieszyły, że mogą dzisiaj jakby obok tej niesamowitej kapeli o takiej fajnej renomie, takiej wielkiej sławie zaśpiewać i zagrać, więc to jest naprawdę fajne działanie tutaj nasze lokalne również dla nich, które ich w jakiś sposób wynosi i gdzieś tam jest to dla nich wyróżnieniem. Także dziecięcy zespół ludowy Chreczka z Zaścianek gdzieś się zaprezentował oraz zespół Leśne Echo, który właśnie za mną przygrywa i myślę, że jeszcze dzisiaj się pojawią nieraz. Bo Tęgie Chłopy to taki o rangi ogólnopolskiej już renomie. Ogólnopolskiej, światowej pewnie nawet bym powiedziała, no bo to już jest zespół koncertujący w Polsce za granicą, zespół, który wydaje płyty. Także zdecydowanie tak, choć usłyszałam właśnie podczas rozmowy z członkiem, z panem, który gra na akordeonie, że bardzo się cieszą, że mogą zagrać w ogóle tak na wsi, w takich klimatach, z których się wywodzą, które są im tak bardzo bliskie, a w których już tak dawno nie grywali i nie koncertowali, że czują się tutaj fantastycznie i że to jest coś, co po prostu zdobywa ich serca i jednak to w nich cały czas drzemie. Bardzo dobrze to wszystko wygląda, światło też fajnie się łączy z muzyką, więc tylko się bawię. Tak, ja się w ogóle śmiałam, jak panowie dzisiaj przyjechali z tą techniką całą, że ten Dom Ludowy nam w ogóle chyba rozniesie się w drobny mak, tyle tego sprzętu przywieźli. Byłam w szoku i nawet śmiałyśmy się później z moimi pracownikami, że ten Dom Ludowy, nie wiem, czy widział kiedyś tak profesjonalne nagłośnienie i że to też jest taki fajny moment, który właśnie gdzieś tam zostanie pewnie w naszych pamięciach i super, i niech tak będzie. Ludowo i profesjonalnie. Tak, mam nadzieję, że tak, ale wiadomo, ocenią nas nasi słuchacze i nasi uczestnicy. Dziękuję. Dzięki. Jak ja ciebie nie widzę, robić my się nie chcę. Jak ja ciebie ujrzę na godzinę z rana, na godzinę z rana. Ej, robimy się, robi robotę ta sama. Ej, robimy.